On ma nickname Kaseko. Patrzcie, szybka analiza, LOL Plus. Patrzcie na to. 2012 rankingu. Zagrał 21k partii, widzowie. 21 000. W Blitzu ma 1400, a miał 1700. Przecież to jest pojebane. Ja nie wiem, jak to można zrobić, nie grając w szachy. Halo. Siema. Siemano. Właśnie robię szybką analizę profilu. Chess.com. I mówimy, że jesteś turbo pojebany, nie? Stary, ja się nie ale ja mówiłem właśnie widzom. Ja zagrałem 21 kabuletów, nie? No ale... tak, więcej niż ja. Dobra, słuchaj. Moje plany na dzisiaj są takie. Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy jesteś w stanie mnie pokonać. Bo jeżeli tak, to wypierdalasz, nie będzie coachingu. Cykam się trochę. Stary, gramy for fun. Dobra, zagram jakieś turbo gówno. Okej. Dobra widzowie, wymienia wszystko, to jest jego strategia. Stary, ty sobie, ja kiedyś oglądałem cię, ja z twoich poradników to sklaimbowałem. To ja robię poradniki na TikTok. Oborę otwartą. No dlatego robię długą roszadę, co by cię napierdolić na skrzydle, nie? O kurwa. No nie zdążyłem. A na początku nawet nie zauważyłem. Ja cię tam zbejtowałem na widły i nie wziąłeś tego, a tam był ten mat. Ale dobra, jak ty to widzisz tak szybko, to ogarniać. Aha, no to nie. Nie, bo widzowie... Dawaj rewanż. Stary, jak ty szybko na kurwiasz. Wiesz. Okay. Ale jesteś popierdolony na czas. Szybki f***i, nie? Szybki jesteś. Jakby to będzie twoja mega zaleta. Bo ty możesz giga wszystkich opierdalać na timing. Twoja strategia... Dobra, zagrajmy lasta. Na minutę? No. Dobra, a masz coś przygotowane? Nie, ale teraz tryharduję. Dobra, go FF. Dobra, możemy teraz trójkę albo dychę. Go trójkę. Dobra. Nie wiem, no też zawodowo grałeś w te szachy i w chuj... Zawodowo, k***a? Nie? Moim pikiem jest wygranie tostera na turnieju, nie? Ja nie żartuję, nie? A dobry chociaż? Trzy konkretnie, te same jakby wygrałem. No dobry. Jeden dałem babci, jeden wziąłem do mieszkania. Ja, chyba z Trinity Force Puchar Polski to było też jakieś 1200 zł, ale tam żeby to wygrać, wszyscy byli tak leniwi, że nikt danych nie podawał i w koniec końców nie dostaliśmy tego, nie? Wow, 1200 zł. No, ale to mówię, jednorazowy turniej, bo na przykład więcej miałem miesięcznie, jak grałem pro, nie? Dobra, to wstępnie ci powiem, dlaczego jest w ogóle turniej szachowy, jakie są założenia. Tutaj celuję w pulę nagród 60 koła. Nie? Chcę no, wam spoko. Dać coś, czego ja nie doświadczyłem w życiu. Bo jakby ja jako szachista, to co najwyżej wygrywałem tostery. Dlatego zakładam, że rekordowa pula nagród może być też czynnikiem motywacyjnym dla kogoś, żeby próbować grać w te bierki zakrane. Zobaczymy widzowie, jak to ostatecznie będzie wyglądało z sponsoringiem. Ale 60k to jest to, co ja wpisuję w brief, żeby było jakoby gwarantii, nie? Bo 2 lata temu zrobiłem, że 10k była pula nagród. To i tak jest rekordowymi nagrodami jak na szachy. To robisz turniej dla streamerów tylko, czy jak? 16 slotów okay. I tylko streamerzy. A jaki format? Wymyślam go dopiero. Okej. Okay. Dlatego nie lubię trójek, nie lubię w ogóle jak taka pozycja jest kurwa even. I wiesz, jakby nie grasz pod winta, tylko musisz grać pod remis. Ale to jak w lolu, no masz sytuację, w której załóżmy przegrywacie 5 fragami, nie? No to nie powiesz, że to jest even. No tam gold jest ważny, ale rozumiem, no. Chodzi mi o to, że w takiej sytuacji musisz po prostu podejmować najlepsze decyzje w pozycji. I czekać aż oponent zmisprawia, tak? Tak, jak się oponent pomyli, to pozycja już nie będzie even, nie? No. Kocie, zejdź, gram szachy, proszę cię. Jaki kot? Jakiego kota masz? Dachowca, czyli nie ja wiem mam jaki. Brytyjskiego. To ten brzydki taki? Kurde, piękny jest, co ty mówisz? Nie no, bo są takie koty z taką, wiesz, jak wyglądają jak sfinks, nie? A to jest egipski. A, to szczur jakiś, kurwa, bez no, a to wiesz o czym mówię. To nie ten. Aha. Zaraz ci fotek gdzieś znajdę, czekaj. Bo ty mnie zagadujesz tak, i 30 sekund do przodu. No bo tylko tak mogę wygrać, no. Nie było mata w jednym. Dobra, tutaj przytryhardowałem, aż... No pozycja nie była even, miałem lekką przewagę, bo tu zgubiłeś piona gdzieś. Nie, graj zajebiście. Jakby dyszkę nawet nie musimy grać. Jasne, ale weź mi powiedz proszę, bo ja jestem one trickiem Ponzioni, nie? Tego openingu, a po czarnych skandynawskiej. No i to na pewno można skontrować, w ogóle wiesz, kiedyś Hikaru, czy to robił Tierdista jakąś, czy opowiadał, że to nie są najlepsze openingi, nie? A tak mi w bani zostało, że 21 tysięcy napierdoliłem tymi openingami. To może fajnie jakiegoś nowego się nauczyć, co myślisz? Możemy, ale z openingiem jest jak w LoLu.
Szczepionym, szczególnie na Loelo. Wiesz, przyjdzie do ciebie koleś z Silvera i powie, żebyś nauczył go grać i że on gra tylko na przykład masterem i mówi, że to tylko dlatego nie grinduje. To co byś mu powiedział? No, że zamkniętą głowę ma, no. Znaczy, tu nie chodzi na przykład o Mamona czy coś, po prostu o to, że masz wiesz. Nie, serio, to nie poddymiam. No, dobra, to chyba już tego mastera. Załóżmy, że chłop gra, no nie wiem, Dariusem na topie, tak? Albo Fiorą tylko i wyłącznie. I mówi, że stakuje Silver. I tak samo jest z twoim openingiem, on jest spoko. Jakby zobacz, że ty po openingu ze mną miałeś przewagę. Bo ja tego gówna nie znam, nie? I to jest motyw zaskoczenia. I podpowiem ci, że na turnieju nikt tego nie będzie znał. No kto ma to kurwa z***? To jest poncani opening. Kto to jest w ogóle poncani? Nie ma... W szachach? Zagrałem takich partii w życiu może z 30, z czego dzisiaj 3 z tobą. Znaczy to nie jest tak, że ja... No nie wiem, zagrajmy jeszcze raz, co? I jakby wydaje mi się, że to jest spoko centrum. No to słuchaj, to tutaj, jak mówisz, że jesteś fan tripony, powinieneś pójść kawałek dalej i o tym co mówisz, to akurat ja wiem, że główna teoria jest D5. Tak, tu, tak, nie, ja mówiłem w przypadku, gdy ty bijesz pionkiem. A, dobra. Tak, to jest tak. Ja gram to. I to jest to pojebane. Na moim elo tego nie grają. Ja na swoim to gram, ale to tak, wiesz, ja wiem, że to jest dobre dla czarnych, ale jedna potyczka, potknięcie i wiesz, wywalam się na głupi ryj, bo ty tutaj siejesz postrach. Nie wiem, czy czujesz tą pozycję. Nikt ci tak nie grał. To jest mainlane, tak? Tak, tak. Ja tutaj wiem tyle, że ja muszę teraz wygrać z tobą szybko, bo inaczej ja przegram, bo mam figurę mniej. No, tak, tak, tak. Taki to pożyje. No i patrz, co tak szybko, gdzie się śpieszysz? Co źle? No dobrze? Tak, faktycznie, no. Wiesz, no ta pozycja jest już trudna dla ciebie, nie będę ukrywał. Bo trochę, jakby nie patrzeć, zastosowałem wariant z poświęceniem. No ale jak myślisz 4 sekundy nad ruchem i robisz błąd, no to pochwycać, nie? Tak, tak. Staraj się lepiej dysponować czasem. A masz rację, sorry, ale właśnie czytałem wiadomość od Pancake No Life. Zostań w lolu, bo na szachy się nie nadajesz, ty k***o. Ty się nawet do lola nie nadajesz, co ty p***isz? Weź mnie, nie wk***aj. I to przez to, go rewanż. Dobra, grajmy do końca, ale Pancake No Life masz k***owana. Do dupy i pluje ci na matkę ladacznicę. No i go FF do p***y, już się wkupiłem, go rewanż. Nie no life, nie p***olić będzie. No więc myślę, że do 1400 to wbijesz tak podczas tego streama, bo masz teraz MMR-y, wiesz, no smurfa, jak długo nie grałeś. No dobra, i mam ci mówić, tak, co robię? No mniej więcej opowiadasz widzom. No ale to jakiś borowik jest k***a, no ja tu wyprowadzam standardowo piony, gram skandynawską, bo jestem one trickiem. Widzę, że gościu się k***a miota, wychodzi jakimś losowym pionkiem na C3, jak k***a. Co to robi? Idę na trading, bo to borowik. Szybka akcja, szybki gol, walczymy. Gościu, nie wiem, masturbuje się chyba na drugim oknie w przeglądarce, więc kurwa, wastował 10 minut, aż z nim skończę gierkę. Podpijam wodę. No i macie Rafoniksa na turnieju, widzowie. Ale dobry jest skubany, co wy o nim nie mówić? Jak on nie traduje, to też. Widziałem u Hikaru, że frajerzy tradują pierwsi, nie? Tu, z szachem. Będzie co z nim analizować, cholera. Dużo rzeczy. I co, i on cofnie? I guess, i mam fajną pozycję, bo mam tu kurwa kolejne widły. Tu ma widły. Jak to gram? Ja to gram. O matko. Jeszcze na primowach. Oj, oj, oj. Ała. Oja. Dobra, widzowie. To jest to. Chyba za szybko pochwaliłem dzień przed dojściem słońca, coś takiego. Ty, jak to jakiś cheater jest? Ty oszukuję. Ty kumasz to? Na 1000 elo. Trochę cringe. No. Mogę niby ruszyć do tyłu, ale I guess mi zbija. Mamy 10 sekund. Pierdale, ale nob! Kurde, spatować. No, idzie ci jessa. Stary, mówię ci... Coś ty kurde zrobił! Stary, ja... Easy, bro. W te 20 ostatnich sekund partii wydarzyło się więcej niż w moim życiu erotycznym przez 20 lat. Sorry, 32 sekundy i mówisz tak. Dobra, ja to wygrywam. I autentycznie, no, nie? Bo to, co pokazałeś pod koniec, pokazuje, że masz giga ogar, grasz szybko i dobre ruchy. Tu w 20 sekund znalazłeś plan, jak wszystko mu zbić. A wcześniej w 10 minut nie znalazłeś, jak wygonić gońca. Ale wiesz, to muzyka też chujowa ciała, nie byłem skupiony. Nie wiem, widzowie, niewygodnie mi się siedzi. Nie no, ładnie, ładnie, ładnie. Jakbym myślałem, że ta 10-minutowa partia z jakimś no-name'em coś mi o tobie powie, a bardziej mi powiedziała o twoim charakterze niż o twojej grze, bo jesteś dalej zagadką, nawet nie wiem, czego ci może brakować. Ty, pierdolisz partyjkę z Patiro? Spoko. Dobra, to ja się muszę mutnąć. No. Nie no, możesz siedzieć, śmiało, no co ty. Ale właśnie nie mogę, bo będzie banable. Ja cię jakby słucham, ale mutuję siebie i pierdolę do widza wtedy, nie? Ty nie możesz... że niby cheating? No bo wtedy to jest banet, no już Bruce miał bana, nie? Ty, mata w czterech pokazywało dla Kaseko, co jest? Co Patiro robi? Ten chłop
ciągle gra jakieś pułapki powalone. A jak zagram tak po prostu? To prawie wszystko wygrywa, nie? No, widzę, że Patiro zjadł 15 pączków i się pożygał, ale spamujesz mi to, a ja gram w szachy normalnie i mam to gdzieś, no w dupie, a może ty trolujesz, jakby... Czemu mam na to odpowiadać, no? Ale serio się po... No dobra. Jakie... Oj, to nie, to wywalam go z turnieju. Czy wiesz, że Patiro walił konia pod prysznicem na Mazurach? No i to pisze wariant. Ty, a teraz tu i tu... i tu? Aha. Ty, nie, że... normalnie pcham piona. Tu, ta. Pcham tego piona na k***e. A tego nie rozumiem, jaki plan. Dobra, no teraz to raczej, to musi być wygrana jakoś. Minus 10. Yes? K***a! GG. K***a! What? Dobra, p***e, to gra jest w szachy, p***olona, nieudana, k***a. Dobra, whatever, go FF. Remis? Go remis? Co za chłop? Bro? To przez to, że pokory zabrakło, tak samo jest w lidze, dosłownie. Dobra, dam FF, żeby na czas nie przegrać. So bad, bro, so bad. Stary, kur... 20 minut. Pusujesz chłopa, nie? Pijecie se Nexus, a ty mówisz, że idziesz srać. Wracasz i piartę rozjebana cała, po czym mówisz, dobra, idę se reda zrobić, es? Ale, oj. Miałeś tak wygraną, nie wiem, czas cię chyba zjadł, to dziwo. Tak samo też, tu, no, jak chłop otworzy tą pozycję. Chyba muzykę zmieniałem akurat. No Bambi RL nie oddała, aż dziwne. A teraz F5? Hetman? Na pewno byłoby wszystko lepsze niż to, co, gdzie ty się pogubiłeś, bo zbiłeś tu. Tak, bo widzę. No. No dobra, szach. Dziolba, tu albo tu, to se wybierz. No to do meter, bo i tak wchodzi F4. No dobra, powiedzmy tu F4, tu, ty, nie, tu jest jeszcze gorzej, tu już jest minus 69 przez chwilę było. Czyli mat, nie wiem ilu. I co, a ty nie widzisz? Taki szachowy mentor? No nie wiem, nie mów na... O, teraz masz przejebane. Szachowy mentor to jest zakała społeczeństwa, chłopie. Dopiero co drama była. Nie wiedziałem. Sorry. Chłop rucha ludzi silnikiem, sprzedaje książki, bezdomny jest. Weź, proszę cię, to już mów do mnie, nie wiem. Bajo jajo, p***lone, ale nie szachowy mentor. Dobra. Nie uciekniesz. Ej, rybsem chcę z tobą zagrać. Z rybą? No dobra, dawaj Artur. Oni już pół partii mają za sobą i rybsem króla w centrum, pojebane. Zara, jest taki grinding dzisiaj, czuję moc, bo jak tak się chwilę wiesz, człowiek. Dzięki, kurwa, Arnold Seek. Ja tą ligą żyję 24/7, stary, zobacz. Teraz chwilę pogram w szachy i jest nowy fresh mental, wchodzę do solo kolejki i tak oku. Kto jest lepszy, ryba czy Kaseko? Wydaje mi się, że Kaseko. Kaseko jest tak mocny, że aż. No nie wiem, czy tylko do turnieju wziąć, bo to dla niego frisiano będzie. On. Z tego co widzę, to może to rozjechać. Pomyślimy, widzowie, bo giga zadymiasz, spoko, fajnie. W ogóle mieli gra w szachy, jest z Lola, ale jest tak mocny. A w chuj tego pionka chyba. Ty, nie mogę mnie... Kurwa mać! Tu jest wieczny szach, nie? Więc jak odejdę, tu on zbija, ja zbijam... Pasza kałacha zmienia? Co? Dajcie mu tego! On może się pchać za frajer, jeszcze to wpierdolę jak nob! Tu, into tu... To nie jest jeszcze GG. Ale mam dalej tu. Czemu wygra na białych? Czemu on się poddał? A czemu on zefefował tu? No jeszcze była gra po tym, wieża C5, tu, ty no w sumie... Wygraliśmy na Rybsona, nie, dobra. Były pojedyncze pojęcia, ale stąpi generalnie. Ja chcę rewanż. Dawaj go! Ale ty cóżki dodaliście, walczysz no level 1, czyli w pierwszych posunięciach i później dajesz FF. Nie będę patrzał na te szachy, jak on ruch robi. Otwieram, robi cztery, mam refila. Go, 387, co my tu mamy? O, i bajonet! Ole, to siądzie, to jest... Dzięki, co takie... Po ile, kurwa, 1200! Pierwsza skrzynka! Zobacz, ile, widzu, chcesz tą kosę? Ale kurwa oddało! Kurwa, Kaseko robi sponsorowane, widzowie, jak gramy w szachy. No i rękawice na rower, jakieś pizdy. Tak jak ja bym teraz kidropa otworzył, widzowie, kręcił z wami, no nie wiem. No i patrz, Serek 2115 dał follow sekundę temu i pierwsza wiadomość, co u was z wiatrem? No co u nas z wiatrem, stary? No jakby, co to kurwa pytanie, wieje. To jest jakaś, nie wiem, grypsujesz i to jest ten? Jakaś... A ten drugi dał follow, nowy widz, i napisał tak, co znaczy grypsować. Nie, kocham was, nie? Jeszcze jeden chłop wyzywa się z drugim, cały czas widzę, jak jeden drugiemu matkę wyzywa. Napływ nowych widzów ma plusy i minusy. Plusy są takie, że kiedyś na pewno ode mnie pójdą, bo im się znudzę, bo już nie będę na TikToku. Ale plus jest taki, że zostawią Prime'a i będą pisać ich XDD na czacie. Więc spoko, ja to lubię. Witam wszystkich, rozsiądźcie się. Sprzedaję chyba tą kosę. O, wygrałem. Sprzedaję chyba tą kosę. Jesteś, Bartek? Jestem, chyba jestem. Ty, i wygrałem. Generalnie to
ta partia, jakby tutaj Rybson totalnie cię stąpował, po czym odpaliłeś skrzyjki i jakiś Bóg ciebie wstąpił. No przegrywałeś właśnie nie to? Wiem czemu. No przegrywałeś w chuj. Nie wiem, czy właśnie nie czułeś tego, nie? A czy myślałem, że jest even? Znaczy on miał parę ruchów, których nie wykorzystał chyba, tak mi się wydaje. Zrobimy przegląd, co powie maszynka, bo to jest wyznacznik dla widzów z TikToka. Dobra. Pa, jakie skalpy, plus 6,5. A potem, dolina. Wiesz, bo ten kurwa moment, wydaje mi się, on jest useless na Lowello, nie? Bo on działa tylko w przypadku, gdy najlepsze ruchy robisz. No ale to jest wyznacznik, czy grasz dobrze, czy nie, no tak, nie? Tak, oczywiście, że tak, ale czasem możesz mieć trudną pozycję i wiesz, tylko jeden ruch znaleźć, będzie na plus, no wiesz o co chodzi, nie? Wkurwie to, jak jesteś taki mądry, wkurwie mnie to, bo nie możesz tak być. Na przykład w tej pozycji, zobacz, że nie wiem, czy widziałeś, z jakim on planem tu zagrał, wytłumacz może dla mnie. No i tak, widzę. Przede wszystkim tutaj damka grozi na F6 i wieża broni F7 pionka, nie? Bo tam koń podwójny atak. Co ty wolisz? Totalnie inaczej, przecież tutaj jest koń. No tak, ale gdyby nie było. Znaczy chodziło mu o to, że on tutaj, gdybyś zawkował, no tak, zbił. To wieża broni, mówię to. Ale to wieża bije i on gra tu i robi ci widły. Myślałem, że dlatego uciekłeś. A, no ta, widziałem. O jebań! O. Aha! Ale akurat mi kosa trafiła za 1200, to już wiesz. Nie, ja. No, mówię kurwa, nudy, tutaj blefuje, on nic nie ma, to ja atakuję, nie? I o, nie, tak, chłopie! Nie, ty, no zintowałem widzowie, to był atak wygrywający i nie ma. Dobra, ogram go na czas. Nie! Remis 1800 widzowie! Nie, rozlałem się tam, kurde, miałem te dwa piony, na pewno to był winning con i totalnie spierdziłem. Na minutce widzowie znaleźć takie coś? No mówiłem wam, że jest skurczyn mocny, to mi nie wierzycie i piszecie przestań lizać dupę dla Kaseko. Minus 7 i wypuściłem, takim właśnie coachem jestem widzowie, jak szachowy mentor. No co to mogę... Ja jaką rolę grasz w ogóle w LoLu? Jungle. Mogę z tobą pierdolnąć. Tylko nie mówię, że dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze obiecałem widzom coś w szachy, ale mogę z tobą pierdolnąć, zobacz jakim jestem nobem. Ty, to jak teraz idziesz na Lola, co ty na to, no? Że potem jak ci pierdolę rajda, pograsz w szachy trochę i wejdę do ciebie, pooglądam. Na przykład nie mogę tak luźno gadać przy szachach, jak gram przy Lolu, nie? Ciężko mi jest streamować szachy i faktycznie coś mówić, nie? Czy poddymiać? Czaję. Spoko. No, to jest to, że w czymś jesteś najlepszy, to wokół tego nie dość, że robisz content, to nie odgrywasz sobie jakąś rolkę, to jeszcze sprzedajesz widzom tą merytorykę z tego 1000 LP, powiedzmy, w górę, nie? No, to prawda, tylko wiesz, kto... I wiedzieć, bo też na przykład, wiesz, czasem troluję, czy... Niemożliwe. Nie mówię poważnie. No, jak każdy. Czyli z tym ruchaniem to fake? Raz w życiu uprawiałem seks, jak byłem mały. Dramatyczne wspomnienie, nie? A właśnie też nie robiłem księdza.